Sandomierzu byłem kilka godzin. Postanowiłem więc chociaż zobaczyć jego centrum. Zacząłem od gotyckiej bramy wjazdowej do miasta z XIV wieku. Prosta ulica, obsadzona kamienicami, prowadzi wprost do rynku. Ja zboczyłem jednak najpierw na mały rynek. Dostałem się do centrum Sandomierza, czyli na rynek. Tam dowiedziałem się, co to są proziaki. Zobaczyłem z zewnątrz wystawę filmu Ojca Mateusza kręconego w Sandomierzu. Mimo samochodów elektrycznych obwożących turystów po zabytkach miasta w około 45 minut, wolałem jednak miasto eksplorować samodzielnie. Zapraszam Was teraz do podziemi Sandomierza. Tu muszę nadmienić, że nagrywałem telefonem. Na wyjazd nie zabrałem ze sobą kamery. To miała być taka moja prywatna włóczęga po Polsce. Stało się inaczej i pozostał mi tylko telefon. Postanowiłem z tego powodu robić zdjęcia podczas zwiedzania podziemi. Panuje tam bowiem przyćmione światło lub półmrok i materiał filmowy byłby kiepski. Mimo to zapraszam do zobaczenia tego fragmentu filmu, bo podziemie okazały się ciekawe.
opuszczeniu podziemi poszedłem zobaczyć tak zwane igielne ucho, czyli furtę dominikańską. Sama w sobie jest może średnio ciekawa, ale zdjęcie z nią na tle schodów wygląda ładnie. Po przejściu przez ulicę i zejściu jeszcze niżej trafiamy na deptak. Prowadzi on do kościoła świętego Jakuba oraz zamku. W zamku mieści się Muzeum Okręgowe. Mając jeszcze chwilę, udałem się do wąwozu królowej Jadwigi. Takie wąwozy powstają poprzez wypłukanie gleby z pomiędzy korzeni drzew. Z moich wcześniejszych doświadczeń wiem, że mogą być tam zachwycające widoki. Brak słońca w trakcie nagrywania, a zarazem samo nagranie nie oddaje piękna tego wąwozu. Lecz jeżeli ktoś ma czas i możliwość, to bardzo polecam tego typu wąwozy. Każdy jest inny.